Dziś obchodzimy 15-lecie Pińskiego Centrum Aikido. Jedni powiedzą, że to jest tylko 15 lat, drudzy powiedzą, że aż 15 lat. Dlatego, że uprawiając jakąkolwiek sztukę walki, dbając o dobro sekcji, żeby ta sekcja się rozwijała, to są lata wyrzeczeń, to są lata ćwiczeń, lata też kilometry podróży za mistrzami japońskimi, którzy nas doszkalają, którzy przekazują nam swoją wiedzę, swoje tajniki. I co jest istotne w Aikido, że prowadząc zajęcia, my odpoczywamy. My odpoczywamy na zajęciach, rozluźniamy się, psychika inaczej pracuje. Najmłodszy student ma 3 latka, najstarszy 60 lat. Podział na grupy wiekowe to jest istotne, bo w każdej grupie inaczej się prowadzi zajęcia. 3-6 lat pierwsza grupa, 7-13 i 14 lat wzwyż już możemy wtedy ćwiczyć swobodnie techniki obrony. Sztuki walki nie uczą tylko chwytów samoobrony czy też zachowań obronnych, aczkolwiek jest to bardzo ważny aspekt. Natomiast uczą współpracy w grupie i samo Aikido również na to jest ukierunkowane. Czyli przede wszystkim jak należy pomagać sobie wzajemnie, jak kształtować siebie dla innych i innych dla siebie, tak żeby można było. Tutaj taki slogan oczywiście wypowiedziałem, natomiast jest to rzeczywiście taka prawda życiowa. Głębokie podstawy pedagogiczne zawarte w Aikido oczywiście potem przekładają się na poprawność innych zachowań i są świetnym uzupełnieniem w ogóle zjawiska pedagogiki na świecie. Aikido rzeczywiście jest, można rozpocząć w każdym wieku. Oczywiście każdy wiek wymaga swojego indywidualnego podejścia. Tutaj mieliście Państwo okazję zobaczyć podejście do najmłodszych, które jest inne niż do grupy dorosłej albo też do osób, które wymagają specjalnej troski, na przykład jeżeli to są czy młodzież, czy dzieci, no załóżmy w grupach niepełnosprawnych. To są zupełnie inne podejścia w przygotowaniu do współpracy z innymi. My co roku przeznaczamy kilka milionów złotych na różnego rodzaju wsparcie i to związane z lokalem, bo przecież chociażby niedawno oddana sala sportu walki umożliwia właśnie takim nieraz niszowym sportom znalezienie swojego miejsca, ale wydaje się, że akurat to są takie dziedziny, których wiele, wiele młodych osób znajduje swoje miejsce, a nie trafiają gdzieś na ulicę i myślę, że niezależnie od tego, czy w grupie jest 15 osób, czy 50, też trzeba te grupy zauważać i nieraz, tak jak Aikido na przykład, jest zawsze z nami obecne, jest zawsze w tych momentach, kiedy pokazujemy różnego rodzaju dyscypliny sportowe, które są w Pile wspierane, w miejscach publicznych możemy na nich liczyć jak na zawisze.